Dzień dobry, witam Trygon Powietrza na moim kanale i zapraszam do ostatniego w tym roku czytania tygodniowego. Kochani, kolejne czytania tygodniowe i kolejne czytania 48-godzinne pojawią się po nowym roku, na okres Wigilii, Świąt, Sylwestra i Nowego Roku. Zostawiam Was samych, absolutnie nie chcę, żebyście sugerowali się tymi informacjami, które jakby dla Was przekazuję, uważam, na co dzień, tak to nazwę, uważam, że to jest bowiem bardzo wyjątkowe. Czas. Będą się natomiast pojawiać czytania miłosne na Nowy Rok na przykład, więc będę publikować, natomiast to już bez żadnych, powiedzmy sobie, takich no, standardów, tak to nazwę. Czyli jak będę miała czas, to nagram film i po prostu wrzucam, także szukajcie w playlistach, tam już teraz możecie znaleźć filmy dla siebie na Nowy Rok, w ujęciu ogólnym, na grudzień, na zimę. Kochani, zaczynamy. Zaczynamy od bliźniąt. W ogóle nie mogę uwierzyć, że to już jakby no koniec, tak? Szybko bardzo rok minął. Dobra, najważniejszy element dla Was. Arcykapłanka. Milczenie jest złotem, drogi bliźnięta. To dziwne, bo Wy jesteście znakiem ogromnej komunikacji. Okej, okay, ale jeśli pracujecie nad czymś, to zostawcie to w tej chwili dla siebie. I to jest też wielka karta, znaczy karta wielkiej intuicji, która doprowadza nas do właściwego punktu. Krótko mówiąc, tak, słuchajcie swojej intuicji. Znalezienie ukrytej prawdy. Też mi tak przychodzi do głowy. Dobra. Co miłego? Rycerz kielichów. No tu jest adoracja z Waszej strony albo Wy do kogoś. Adoracja. Trochę tak to zabrzmiało kościelnie. To jest marzyciel, tak? Motywowany emocjami. Ktoś zakochany może w Was, może Wy w kimś, ale to jest początek też. To jest w ogóle angażowanie się emocjonalne w to, co robimy. O, jeszcze tak powiem. Jak nie ma tutaj kwestii miłosnych, nie macie nic na talerzu, no to jest po prostu angażowanie się w to, co robimy, tak? Z czym trudność? Koło fortuny. Ze zmianą. Z przełamaniem jakiejś sytuacji. Z jakimś, powiedzmy sobie, no, z przepracowaniem, z tym, żeby coś do przodu ruszyć, ale też jeśli będzie jakaś zmiana, nastąpi koło fortuny, wiecie, że koło fortuny mówi po prostu o tym, że życie jest zmienne dla mnie, to jest moje zdanie, raz na górze, raz na dole, tak? I jakaś zmiana może nastąpić, która będzie dla Was trochę trudna, z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Za przeszłe sprawy, rytwan. No to jakby tutaj jest samokontrola i dalej idziemy w tym kierunku, który jest dla nas. Tutaj w stronę tego zamku ta postać pędzi na tym koniu, tak? Do przodu, nie poddajemy się. Kontrolujemy przeciwności. I tu jest zwycięstwo. I tu będzie sukces, bo tu jest wielka determinacja do tego, żeby ten sukces osiągnąć. Dobra. W pracy. Sprawy urzędowe, administracyjne, słuchajcie. Ale ogólnie to prośba duża, żeby no, być odpowiedzialnym w robocie w przyszłym tygodniu, tak? Brać odpowiedzialność. Trzeba będzie może wziąć odpowiedzialność za to, co robimy. No dobra. Miłość, uczucia. Co my tu mamy w miłości, w uczuciach? Szukacie prawdy. Obserwujecie kogoś. Jeśli jesteście w jakiejś nowej sytuacji uczuciowej, to szczerze mówiąc, bardzo logicznie, no tak jak to Wy, próbujecie połapać wszystkie istotne szczegóły, żeby w tą nową fazę wejść. Połapać sobie, przemyśleć sobie, tak bym powiedziała. Mało to romantyczne, ale słuchajcie, no tak, tutaj się nam pokazały energie romantyczne. Rada od kart dla Was. Królowa kielichów. To może być ktoś, kto Wam pomoże w jakimś znaczeniu. Wasz przyjaciel, Wasza przyjaciółka. To może być ktoś, kto Wam pomoże dokonać jakiegoś wyboru, podjąć jakąś decyzję. To jest też dla Was prośba, żeby zająć się sobą, nie tylko wszystkimi dookoła, ale również zwrócić na swoje potrzeby. Dobrze? Tak wyszło. Uważajcie na siebie, bardzo proszę. Ściskam, pozdrawiam. Zapraszam wagi. Moje drogie wagi.
Najważniejszy element, król monet. No słuchajcie, ojciec, mąż, partner, szef, osoba na stanowisku, osoba, która osiągnęła w życiu sporo, jest bardzo praktyczna, ceni sobie wyniki, wydajność, pomysły, które ułatwiają życie. Co miłego, wyjdziecie z ograniczeń, zobaczycie, że jest rozwiązanie jakiejś sytuacji, która Wam wydawała się być negatywna, która Wam wydawała się być gdzieś tam niemożliwa być może do rozwiązania albo trudna do rozwiązania, to zobaczycie, że jest dostępnych kilka opcji, tak? Z czym trudność? Z asertywnością, lub żeby obronić swoje zdanie, lub żeby obronić swoje stanowisko, lub żeby obronić kogoś, lub żeby zająć stanowisko w ważnej dla Was sprawie. No trochę trzeba, jakby siódemka była, wiecie, to jest tak, że czasami po prostu czujemy i widzimy, że coś jest nie w porządku, natomiast z jakiegoś powodu zastanawiamy się, czy się w to angażować, więc to też jakby to może być ta trudność, że będziecie się zastanawiać, czy zabrać zdanie, zabrać głos, czy odpuścić. Za przeszłe sprawy, transformacja, zmiana, sprawy ze skorpionem, jeśli macie w swoim życiu, mogą być ważne, przywitanie nowego, cały czas załatwianie przeszłych spraw, żeby już je zamknąć, zostawić za sobą, tak? Bo tutaj czeka nowe, idziecie w nowe, ale może jeszcze trzeba pozamykać jakieś przeszłości. W pracy, 9 buław odwrócone wyszło, okej, słuchajcie, no... Jeju, jeju, możecie być zmęczeni już i po prostu przestaniecie się przed czymś bronić, czyli jakby zabraknie trochę tej asertywności albo nie będzie Wam się chciało o coś walczyć, machniecie ręką, okay? I dacie komuś innemu na przykład podjąć decyzję, tak może być. W miłości, w uczuciach król buław odwrócony. No to słuchajcie, to może być ktoś, z kim macie do czynienia, no ktoś niezbyt przyjemny, jakieś takie niezrównoważenie tutaj. Może jakiś stres przedświąteczny Wam się udzieli albo Waszemu partnerowi, no tu jest stres. I no nie chcę używać mocniejszych słów, tak, bo to jest ktoś, kto nie panuje dosłownie nad tym, co mówi, co robi, jest trochę wyprowadzony z równowagi z jakiegoś powodu, okej? Okay? Może z powodu stresu, albo po prostu też, wiecie, no, król buław zazwyczaj ma wizję, tak? No dobra, ma wizję, jest liderem i tak dalej, natomiast tutaj mamy go odwróconego w pozycji uczucia, emocje, więc sobie tak myślę, że po prostu możecie usiąść i pomyśleć sobie tak, wszystko mi jedno. Jestem tak zmęczony, że wszystko mi jedno, nie mam ochoty się zastanawiać nad niczym, tak? Więc to też zależy od sytuacji. Okay? Nie mam planu na tę relację, nie chcę mieć w tej chwili planu na tę relację, nie chcę o tym myśleć, chcę odpocząć. Okay? Rada od kart. O Jezu, wisielec, słuchajcie. No to właśnie, widzicie? Trzeba wychillować, krótko mówiąc, bo w tej chwili nie widzicie jakichś rozwiązań. Trzeba się skupić na sobie, na spokojnie, jakby... Taki jest wisielec właśnie. Mówi, zastopuj, czekaj. Bo jak będziesz na siłę próbował coś forsować, to tylko siebie zdenerwujesz i ten król buław faktycznie to będzie gość wyprowadzony albo gościuła z równowagi, tak? Więc wisielec mówi, zastopuj, poczekaj, wychilluj, jeśli czujesz, że nic nie możesz zrobić, nie rób na siłę, po prostu. Okej, okay, moje wagi, wszystkiego dobrego, do usłyszonka, zapraszam wodniczki. Wodniki, ja nie wiem, czy Wy widziałyście już swój film na zimę, natomiast Wy tam macie po prostu mega czytanie, zarówno na YouTube, jak i na Vimeo, najlepsze chyba, więc zapraszam, jest w playliście. Najważniejszy element, no i gdzie jesteście? Tu jesteście, w swojej własnej energii przedświątecznej, kochani, spokojnie, wszystko będzie dobrze, niezależnie od tego, co się teraz dzieje w Waszym życiu, to jest karta wielkiej nadziei, wielkiego optymizmu, opiekowania się sobą, chronienia siebie, energia ochronna w ogóle, tak? Wielkiej nadziei, uzdrowienia jakiejś sytuacji, oczyszczenia się i naszego środowiska, sytuacji toksycznych lub takich, które nie były dla nas. Piękne. Następnie, co miłego, no to też jest oczyszczenie jak dla mnie. To też jest oczyszczenie, odrodzenie,
To jest też jakby, krótko mówiąc, trzeba być szczerym wobec swoich potrzeb, ale też uspokoić przeszłość. Może będziecie uspokajać przeszłość i zostawiać coś za sobą. A teraz jest czas na odrodzenie. To jest w pozycji co miłego. Jak Feniks z popiołu chciach w stronę słońca. Ktoś może wrócić do Was z przeszłości, albo Wy będziecie chcieli może do kogoś zainicjować. No okres świąteczny to też taki jest, że jeszcze jakby do końca roku na przykład chcemy pozamykać jakieś nasze sprawy, tak? Może wyciągnąć do kogoś dłoń, może ktoś do Was dłoń wyciągnie, będzie chciał coś jakby pozałatwiać, ustalać, tak? Jakby wyjaśniać. No to taka trochę energia. Z czym trudność? Z odrzuceniem jakiegoś lęku ewidentnie. Tutaj, za dużym przywiązaniem do materii, jeśli to z kimś, jeśli komuś to pasuje. Jeśli macie koziorożca w swoim otoczeniu, albo osobę, która jest toksyczna, uzależniona w jakimś znaczeniu od kogoś, od czegoś, od najróżniejszych rzeczy można być uzależnionym, to z tą osobą trudność, od razu powiem, tak? Z tą sytuacją toksyczną trudność jeszcze, tak? Więc chronicie swoją energię. Za przeszłe sprawy, Królowa Mieczy, czyli nadal trzeba być bystrym, wnikliwym, wiedzieć czego chcemy, koncentrować się na faktach, komunikować się zgodnie ze stanem faktycznym. Iluzyjki i jakieś takie historie dziwnej treści, wyssane z palca, zostawiać za sobą. W pracy trójka monet. Możecie zostać jakby nagrodzeni w tym znaczeniu, że poproszeni o dołączenie do jakiegoś zespołu. Możecie łączyć swoje kompetencje z innymi ludźmi. Tutaj każda z osób jest ważna do tego, żeby stworzyć tę całość, więc zwróćcie na to uwagę. To jest piękna karta nowych umów, nowych możliwości dla mnie też. Umawiania się na coś z kimś też absolutnie. Może sobie umawiacie się jakiś na przyszły rok, tak? Zawodowo w sensie, rozmawiacie o swojej karierze zawodowej, jeśli chodzi o przyszły rok. Natomiast tutaj to jest energia też jakby współtworzenia. I znowu się pojawia koziorożec. Macie dwa razy koziorożca. Więc zwróćcie na to też uwagę w przyszłym tygodniu. W miłości, bliźnięta w miłości. Bliźnięta w miłości, ale to już niekoniecznie tylko bliźnięta. Tutaj mamy, powiedzmy sobie, dwie osoby. Tak? Tutaj jakby chyba trzeba nie wiem jak to powiedzieć. Próbować połączyć jakąś. Ten diabeł mnie trochę tu martwi. Poczekajcie, poczekajcie, muszę się zastanowić. Zachować optymizm, próbować połączyć przeciwności. Tu jest miłość i to jest taka miłość, w której my staramy się znaleźć te dobre strony tylko. Część z Was chce się zakochać. Tak? W energii karty kochanków ważne jest w ogóle, jeśli chodzi o nasze takie poczucie emocji, żeby no, działać zgodnie z serduchem. Żeby w tym, co nam przynosi radość i miłość, się gdzieś tam stabilizować. Ładne karty, oprócz tej. Bo ta mi tutaj trudność, diabeł, no to wiecie. No to może ktoś Was kusić. Też tak może być. Dobra, i rada od kart. Wieża. Wykorzystaj wszystkiego rodzaju nagłe zmiany, nagłe możliwości, które się wydarzą. Nie bój się zmian też, mój drogi wodniku. Po prostu staraj się to wykorzystać. Trzymam za Was kciuki, uważajcie na siebie i do usłyszenia.